Witam tutaj, Ibiś, to jest lag. Nie, to jest po prostu kolejny odcinek. Sorry, and the Blind Forest. Definitive Edition. Będę inaczej postępować niż do tej pory. Bo to nie jest miłe, jak się tak po prostu... Jak się tak mówi, że się to widziało, to się widziało, dobra, to już widziałem. I tak się wszystko przewija bezuczuciowo, to... To nie jest najlepsza technika. To się smutno ogląda takie coś, więc... Pumon. Mudrok. A to miejsce wyglądało wcześniej inaczej. Tu nie było tego. Tam było, można sobie pójść. Dobra, ja się boję. Dobra, co to było? A Gumon był. Opa. Tam raczej nie doskoczę. Save'a by się przydało zrobić, jakby nie patrzeć. Grotto. Czyli po prostu jaskinia księżycowa. Tu sobie zrobię save'a, żeby już nie oglądać tego po raz 50. Cadmill. No. No. Chciałem, kurde, zrobić save'a. Lul, jak to mi nie odpiedli. Jakim cudem to mnie nie uszkodziło? Dobra, jego mi się nie chce bić. Au. Tam nie pójdę. Ciop.
Dobra. Możesz tak nie traktować Watervine'a? Nie no, ale się uszkodziłem. Kastenkę oglądać. Dobra, nie muszę wszystkiego bić na swojej drodze. Jakby nie patrzeć. Au. Hop. To jestem w stanie otworzyć już. Nie wlezę, bo nie jestem w stanie. Do wody też nie wlezę, bo nie jestem w stanie. Moonrock. Moonrock! Almost hideout. Jak tu jest pięknie teraz, wow. Pięknie tu jest swoją drogą. Najpierw tu pójdę, bo mogę. O! Because I can do this, alright? Am I right? Am I right? I am right. Hop. No właśnie. Church frame efficiency. To się przyda. Jakby nie patrzeć, przyda się. Dobra, dobra, chodź. Jestem tylko ciekaw tej nowej części gry. Ogólnie całość wygląda lepiej, ale... Wiadomo. Difficulty normal. 17% wyników.
Soul Link is ready. Mądrość, kurde, mądrość. Moja osobista mądrość. Mądrość i bisia. W ładnym domku. Dawaj. Hop. Jaskinia księżycowa. Jest to miejsce dość identyczne jak mały szczery. Znaczy się dość identyczne, jest tak samo. Tylko lepiej wygląda znacznie. Jakby nie patrzeć. Pięknie to wygląda. Udało się. Cudem. Hop. Dobra. Tam górą nie umiem przejść. Szczerze powiem. Chodź. Chodź umrzeć. Nie ma to jak niegodna śmierć. Opa. Kurde! Blede arse. Tak, uczę się elfickiego. Wiecie co znaczy blede arse? Kurwa mać. Mówię serio. Zapiszę sobie teraz tutaj, ok? Żeby nie było. Dobra, teraz już przynajmniej nie ten. Mam zapis. Sorry. Ory jest trochę zbyt skoczny jak na moje. Hop. No. O. Lel, odbicie dodali. O, ale ładne. Tego nie było wcześniej. Piękne to jest. No, nie gadaj. Muszę częściej robić save'y. Haszu. Blede arse. Żabka se czeka. Leru, dobra. Swingowo pojesz.
Dzięki za double jump. Leru. Martwy zresztą. Drogą do tej pory nie zadośćuczynienia jeszcze. Zabrali mi kładkę. Przestraszyłem się go. Kumonu. Jakie mi dźwięki fajnie dodali. No bo ja po prostu jestem głupi i wcześniej nie zauważyłem, że takowe posiada. Tego nie mogę i tak. To mi jest niepotrzebne. No póki co nie jest mi to potrzebne. Ale zamierzam w to pójść. Churchling Baron. Co to jest Ultra Light Burst? Co to jest Life Burst? Znaczy... Life Burst czy Energy Burst? To jest Spark. Hop. Dzięki za Energy Cell. Energy Cell są zawsze na propsie. No nie. Nie godzę się na to. A tu też jest ten. Tego nie było wcześniej. Pięknie tu jest teraz, jak mam być szczery. Nie jestem tam w stanie wskoczyć chyba. Chociaż kto wie. Może jestem? Nie wydaje mi się, szczerze mówiąc. Ale kto wie. Dobra. No już! Ori! Dobra, to nie Ori, tylko ja. Podobało mnie to u Magdy, jak oglądałem kiedyś Uriego, że... zawsze się skarży, że Ori nie umie robić. A to ona po prostu nie umie nim poruszać. No co nowych dźwięków dodali? Ory, gdzie mi wylatujesz? Na dół pójdę później. I tak się będę musiał wracać tutaj. Kiedyś. Muzykę zmienili tutaj. Albo nie. Kurde, tu się nie da bez damage'a. Ja wiem, co się stanie. Chciałem już.
Fajne tutaj dali te prafosle lecące. Wygląda to dziwnie, ale... Fajnie. Mi się podoba. Gumon. No gdzie leziesz? Dzięki. To się sypie. Waterwine. Jak to ładnie wygląda teraz. Let's be friends. Dobra, trzeba zanieść Waterwine'a do drzewa Ginzo. Niech będzie Ginzo. No dobra. Także zrobiliśmy Mungroto i... No i tam nie wlezę. Charge Jumpa potrzebuję. Twierdzę, że tą grę się źle ogląda, a dobrze się gra. Szczerze. Jak na moje. Ja tak twierdzę. I tak z przyzwyczajenia pewnie nie będę używał tych warpów, co dodali. A szkoda. Spróbujmy użyć, będzie szybciej. A nie to wygląda. No i hejo. Gdzie jestem? A i przy okazji to mnie zapisuje, nie? Więc fajnie. Nie trzeba się warpować po 50 razy. Ale do drzewa Ginzo już wejdziemy w następnym odcinku. Można je otworzyć oczywiście, ale... Wleziemy tam dopiero... Rotten Inside. Ginzo Tree. Tak, trzeba ocalić drzewo, żeby płynęła woda. Dokładnie wódka. No, to na następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, że jeśli coś się skończyło, coś nowego się zacznie. I na razie. Wafail.